Akcja pod hasłem Motokropla, zorganizowana w sobotę 25 kwietnia na placu Kościuszki przez Tomaszowską Grupę Manewrową Szamana, przyciągnęła zarówno wielu chętnych do oddania krwi wraz z motocyklistami, jak również tłumy fanów motoryzacji, na których czekało wiele dodatkowych atrakcji. Pomysł ma korzenie w takiej dość dramatycznej dla nas tutaj Grupy Manewrowej Szamana, naszej motocyklowej inicjatywy, sytuacji, ponieważ z końcem zeszłego sezonu straciliśmy naszego wiernego przyjaciela, wspaniałego kolegę Pawła, który zginął w wypadku motocyklowym. Stąd też chcieliśmy połączyć to rozpoczęcie sezonu z jakąś szlachetną akcją, no i padło właśnie na zbiórkę krwi. I ta zbiórka krwi właśnie miała być przeznaczona dla ofiar wypadków komunikacyjnych. Gdyby, nie daj Boże, przydarzyło się któremuś z nas bądź któremuś z naszych znajomych coś niedobrego i gdyby tej krwi potrzebował, to chcemy właśnie wspierać w tym momencie możliwości uzyskania tej krwi właśnie, jeżeli chodzi o osoby, które potrzebują jej w sytuacji, kiedy są ofiarami wypadków. Udało się oddać krew 27 osobom, więc wynik, myślę, jest imponujący, biorąc pod uwagę, że ekipa z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa pracowała pełną parą. Kolejka do autobusu była niekiedy kilkunastometrowa. No i gdyby można było krew magazynować, gdyby można było zostać tutaj troszkę dłużej, na pewno chętnych byłoby jeszcze więcej. Natomiast biorąc pod uwagę ramy czasowe akcji, myślę, że wynik jest naprawdę imponujący. Myślę, że możemy być dumni z mieszkańców Tomaszowa, którzy tłumnie stawili się, żeby oddać dziś krew. Zarówno honorowi krwiodawcy, jak i inni odwiedzający plac Kościuszki Tomaszowianie mogli przy okazji obejrzeć zabytkowe i współczesne motocykle, które pokazali członkowie Grupy Manewrowej Szamana, Grupy Motocyklowej Klif oraz Stowarzyszenia Posiadaczy Pojazdów Zabytkowych Weteran, a także rajdowe samochody wystawione przez Automobil Klub Tomaszowski. Chętni mogli też zasiąść w symulatorze zderzeń i na własnej skórze odczuć, jak czuje się kierowca auta w momencie zderzenia z innym autem lub przeszkodą. Ci, którzy chcieli zobaczyć, jak jeździ się na podwójnym gazie, mogli przespacerować się w alkogoglach, symulujących zachowanie kierowcy z 1 promilem stężenia alkoholu we krwi. Organizatorzy akcji zapowiadają jej kontynuację. Dzisiejsze zdarzenia zainspirowały nas do tego, żeby w przyszłym roku zrobić kontynuację tej zbiórki na jeszcze większą skalę. Postaramy przygotować się dokładniej, staranniej, zapewnić odwiedzającym plac Kościuszki jeszcze większą ilość atrakcji i już po wstępnych rozmowach z ekipą ambulansu Centrum Krwiodawstwa ustaliliśmy, że będą pracować przez dłuższą ilość czasu, żeby można było skorzystać z oferty kolejnych chętnych do podzielenia się krwią.